nie od dziś wiadomo, że te obszary biznesowe, które są ulokowane w trendach, mają się dobrze i rozwijają się niesamowicie. Wiemy również, że od kilkunastu lat głównym trendem rozwoju biznesu na pewno jest internet. W tym obszarze biznesowym występują bardzo ciekawe dodatkowe jakby obszary, węższe, a mianowicie portale społecznościowe, handel online, czyli tak zwany e-marketing. I to jest na dzień dzisiejszy najbardziej dynamicznie rozwijający się w ogóle obszar całej gospodarki w świecie. Dość powiedzieć, że handel internetowy to zjawisko, które rośnie w tempie 16% rocznie, a portale społecznościowe rozwijają się od 8-9 lat właściwie ciągle, nieprzerwanie i z bardzo dużym sukcesem. Proszę Państwa, czym jest ten biznes, który ja dzisiaj chcę Państwu zaprezentować? Otóż jest swoistym połączeniem tych wszystkich możliwości, które istnieją właśnie w internecie. I po raz pierwszy w historii firma, którą dzisiaj Państwu zaprezentuję, potrafiła w jednym miejscu ulokować tych kilka trendów, o których mówiłem. Zobaczycie to Państwo na kolejnych slajdach i ewenementem jest to, że nikt wcześniej tego nie zrobił. Wydawać by się mogło, że obszar internetu jest już zagospodarowany. Nic bardziej błędnego. Otóż innowacyjność naszej firmy polega na tym, że potrafiła znaleźć to miejsce, znaleźć ten obszar, w którym jest dużo do zrobienia. Proszę Państwa, dziś większość młodych ludzi, a ta populacja liczy ponad 50% światowej populacji, czyli ludzi poniżej 30 roku życia, ma swoje profile na portalach społecznościowych. Różnych. Jest ich dość dużo, jest kilka bardzo popularnych, większość jest lokalnych portali, takim lokalnym na przykład jest Nasza Klasa, globalnym Facebook, Twitter, High Five i inne. I proszę Państwa, pytanie jest podstawowe, czy już jesteśmy użytkownikiem tej społeczności internetowej, czy będziemy za chwilę, prawda? Ale zmierza to ku temu, że ta komunikacja wzajemna przebiega właśnie najczęściej w tym obszarze. Czyli komunikujemy się na portalach społecznościowych. Jesteśmy po raz pierwszy w historii chyba dziejów ludzkości w ogóle w stanie komunikować się, publikować zdjęcia, filmy, wymieniać się informacjami i te informacje mogą przeczytać miliony użytkowników. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, takiej szansy. Dlatego portale społecznościowe zyskują sobie naprawdę coraz więcej zwolenników. I dzisiaj około 2 miliardów ludzi korzysta z internetu, a większość z nich jest właśnie na jednym z portali społecznościowych. Więc odpowiedź nasuwa się sama. Na pewno większość z nas jest na którymś z portali. Czy znamy kogoś, kto jest? No na pewno, pewnie, że znamy. Oczywiście, to jest oczywiste, dlatego że mamy znajomych, a ci znajomi również mają znajomych i oni pewnie gdzieś tam działają sobie na jakimś portalu społecznościowym. Ale pytanie zasadnicze polega na tym, dlaczego mimo tego, że potrafiliśmy budować firmy takie jak Facebook własną aktywnością, no bo przecież dzisiaj Facebook to ponad 900 milionów użytkowników, ludzie zrobili to zupełnie za darmo, dlaczego nie zarabiają na tym złamanego przysłowiowego grosza? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. To jest nie ta koncepcja biznesu. Więc dlaczego mielibyśmy nie zarabiać na aktywności naszych znajomych? Spowodowaliśmy coś, co stworzyło wartość dodaną konkretnej firmy lub spowodujemy i w związku z tym moglibyśmy oczekiwać profitów z tego tytułu. I tu właśnie jest ta oferta, którą chcę Państwu przedstawić. Czy nie byłoby to interesujące, gdybym Państwu powiedział, jak to zrobić? Jak zarabiać na tym, że zaprosiliśmy do portalu społecznościowego naszych znajomych, oni są aktywni, czatują, wymieniają się informacjami, prawda? I na dodatek korzystają jeszcze na przykład z zakupów czy innych obszarów. Dlaczego nie mielibyśmy na tym zarabiać? Jest taka możliwość. Otóż ten biznes, o którym tu dzisiaj mówimy, jest wyjątkowym modelem, dlatego że łączy trzy ogromne trendy,
właśnie w jednym miejscu. Zobaczcie Państwo, to jest to, co mówiłem. Social media, czyli portale społecznościowe, serwisy społecznościowe, to obszar o ogromnej wartości. Facebook wchodzi na giełdę. Jutro. 18. Tak, już jutro. Debiut giełdowy, który jest przewidywany jako największy debiut giełdowy w historii giełd z tego obszaru, czyli z branży IT, nazwijmy to w ten sposób. Wartość szacowana tej firmy, bo tak to trzeba nazwać, to około 100 miliardów dolarów. Ogromna wartość. Wirtualne przedsiębiorstwo, które wygenerowało w pierwszym kwartale tego roku przychód powyżej 1 miliarda dolarów. To są ogromne wartości. Proszę Państwa, to jest ten obszar. Drugi obszar, online shopping, czyli tak zwany rynek e-commerce, jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Proszę mi powiedzieć, kto z Państwa robił zakupy w internecie 10 lat temu? Czy są takie osoby? Ja nieskromnie podniosę rękę, robiłem już wtedy rzadko, ale robiłem zakupy. Czy ktoś robił 5 lat temu zakupy w internecie? Śmiało. No proszę, już jest nasza większość. A kto robi dzisiaj zakupy w internecie? Co to oznacza? To oznacza, że 10 lat temu bardzo mało osób robiło zakupy. Dzisiaj zdecydowana większość użytkowników internetu robi zakupy w internecie. Szybciej, wygodniej, taniej, prawda? Ten obszar dzisiaj jest wart globalnie około 800 miliardów dolarów. Taki obrót jest wytwarzany właśnie na rynku e-commerce. Ale analitycy przewidują, że już w 2015 roku ta wartość obrotu wzrośnie do blisko 1,5 biliona dolarów. Wyobraźcie sobie Państwo, jak to jest dużo pieniędzy. To jest masakrycznie dużo pieniędzy. Otóż po te pieniądze sięgną firmy, które będą potrafiły wziąć udział w rozwoju tego rynku e-commerce. Nasza firma również. Chcemy właśnie poprzez social media, zbudowanie portalu społecznościowego, wziąć udział w podziale tych pieniędzy. Budujemy bazę konsumentów, ogromną bazę konsumentów, która ma szansę w jednym miejscu zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, zarówno te komunikacyjne, jak i zakupowe. Nakładamy na to system poleceń, network marketing, czyli multilevel marketing, marketing sieciowy, jako system, który pozwala dokładnie wyliczyć i wypłacić wynagrodzenia, zbudować struktury konsumenckie, które będą policzalne. Takiego układu wcześniej nikt jeszcze nie zastosował. Mało tego, ta firma jako pierwsza w historii firm zarówno MLM, jak i branży internetowej pozwala nam sięgnąć po udziały w tej firmie. Możemy zostać współwłaścicielami w tej firmy w drobnym procencie. Oczywiście to zależy tylko i wyłącznie od nas. Aczkolwiek nie jest to konieczne. Absolutnie nie. Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma chęć, może zostać współwłaścicielem tej firmy. Później pozwolicie Państwo, że później to wyjaśnię jeszcze. Fakty. Dzisiaj jesteśmy społecznością, która liczy 13 milionów użytkowników. Jesteśmy obecni praktycznie w każdym kraju na świecie i chcemy mieć do końca tego roku, być może nam się to uda, 100 milionów użytkowników. Jakie to ma dla nas znaczenie? Otóż ogromne, dlatego że wartość portali społecznościowych jest mierzona ilością aktywnych użytkowników. Dlatego Facebook ma taką, a nie inną wartość, bo ma bardzo dużą aktywność na swoim portalu. 900 milionów użytkowników zarejestrowanych, z czego 300 milionów wejść, 300-350 dziennie. To są ogromne ilości osób, które mogą dostać dedykowaną na przykład reklamę. Facebook zarabia głównie na reklamie. 75% przychodów Facebooka to reklama. Pozostałe 25% to sprzedaż produktów elektronicznych różnego rodzaju. Dlatego jeżeli uda nam się osiągnąć poziom 50, 80, 100 milionów, być może 150 milionów,
wartość naszej firmy ogromnie wzrośnie, wielokrotnie wzrośnie. Co to oznacza dla tych, którzy posiadają udziały w tej firmie? Te udziały również wzrosną, prawda? To jest naturalne. Główna siedziba w Singapurze. Dlaczego Azja? Mimo tego, że jest to projekt skandynawski, firma ulokowała się w Azji. Dość ciekawe. Otóż kilka czynników miało na to wpływ. Decydujące pewnie te, że w wartościach bezwzględnych 46% internautów to Azjaci. Niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek konsumencki. No i oczywiście ogromny ten rynek. Kilkumiliardowy rynek. Aczkolwiek firma nasza jest globalną firmą, więc nie koncentruje się w zasadzie tylko i wyłącznie na Azji, bo jak widzimy, rozwijamy ten biznes również w Europie bardzo mocno w ostatnim czasie i pewne moduły, o których sobie później powiemy, startują właśnie w Europie. Czyli nie ma tu właściwie barier, nie ma granic, nie ma ograniczeń czasowych. Ten biznes kręci się na okrągło. Ciągle. Co chcemy osiągnąć? No wejść do pierwszej piątki portali społecznościowych, tych mediów, platform mediów społecznościowych. Co to oznacza dla nas? Dziś piąte miejsce jest wyceniane na około 15 miliardów euro. Wartość naszej firmy na dzisiaj szacowana to około 500 milionów euro zaledwie. Jeżeli nam się to uda, to proszę sobie resztę dopowiedzieć. Tak? Ale to nie jest tylko, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wartość. To ciągnie za sobą szereg innych czynników, elementów, które będą podnosiły wartość naszej firmy. To nie tylko ilość użytkowników będzie miała na to wpływ. Jako jedyna firma na świecie w tej chwili mamy zintegrowane moduły biznesowe, handlowe, które będą dodatkowo przynosić dochód. Nie będziemy żyli tylko i wyłącznie z reklam, czy w większości tak jak Facebook i inne portale społecznościowe. Nie. Tu chodzi o obrót towarowy, o wytworzenie tego obrotu, który będzie generowany w obszarze naszej firmy i tym samym będzie oczywiście miał wpływ ten obrót na wartość naszej firmy. Jak działa ten biznes? Drodzy Państwo, a jak działa, jak zbudował się Facebook, nasza klasa i inne? Czy ktoś z Państwa nie ma profilu na jakimkolwiek portalu społecznościowym? Śmiało. To nie jest ujma ani hańba, absolutnie nie. Jeżeli ktoś nie ma, śmiało można podnieść rękę. Większość ma, zdecydowana, chyba 100%. Proszę Państwa, a jak trafiliście tam na ten portal? Ktoś Was zaprosił, ktoś Wam powiedział, ktoś wysłał maila, prawda? Ja osobiście, gdy dość długo opierałem się Facebookowi, tak to nazwijmy, nie chciałem zakładać profilu na Facebooku, miałem kilka zaproszeń z różnych stron. Koledzy nawet dzwonili do mnie. Słuchaj, bo szukam Cię na Facebooku i Cię tam nie ma. Tak? A podobno kogo nie ma na Facebooku, to nie istnieje, nie żyje. Oczywiście jest to lekka przesada, ale no w końcu zmusili mnie do tego, żebym się zarejestrował na Facebooka. Nagle się okazało, że mam masę znajomych. W tej chwili, nie wiem, ponad 300-500 osób już chyba. I tym sposobem zbudował się Facebook. Ludzie zapraszają ludzi, powiedzieli im o tym. Powiedz swoim znajomym również o tym projekcie, o darmowym projekcie Sajtok, czyli o portalu społecznościowym, na który możesz się zarejestrować zupełnie za darmo, tak jak na inne portale społecznościowe, ale budować biznes w obszarze tego portalu. Na innych niestety nie. Mark Zuckerberg nie zapłacił nikomu ani centa za to, że zaprosił choćby, nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy ludzi. Nie o to chodziło. Facebook zbudował się na zasadzie poleceń, czyli powiedz Twoim znajomym. Fajna rzecz. Zapisz się, zarejestruj się, prawda? A oni powiedzą swoim znajomym, bo przecież nie inaczej. System poleceń jest używany codziennie. Na naszym podwórku życia codziennego używamy tego systemu ciągle. Mówimy o dobrym mechaniku, o porządnym fryzjerze, albo przestrzegamy przed niekompetentnym lekarzem na przykład, albo polecamy dobrego lekarza. Ciągle używamy tego systemu poleceń, nie bacząc na to, czy mamy za to zapłacone, czy nie. Dlaczego nie zrobić czegoś pożytecznego, a jednocześnie za wynagrodzenie? To jest właśnie ten biznes. To jest ten biznes, nie inny. Oni powiedzą swoim znajomym i tak dalej. Ten biznes tak się właśnie zbuduje.
13 milionów użytkowników, których mamy w tej chwili na portalu, dokładnie tak samo tam trafiło. Część z nich oczywiście chciało posiadać opcje na przyszłe certyfikaty akcji, czyli chcieli być współwłaścicielami tej firmy. Część zupełnie za darmo się zarejestrowała, zresztą zdecydowana większość. I dzisiaj mamy taką, a nie inną ilość użytkowników. Ale zwróćcie Państwo uwagę na model biznesowy. Co takiego różni nas właśnie od zwykłych portali społecznościowych? Ano to, że drodzy Państwo, tu widzimy poszczególne moduły użytkowe, pokazanych jest ich kilka w tej chwili, aczkolwiek tu może być nieograniczona liczba, nieograniczona ilość tych modułów. Co sobie zażyczymy, tu może być. Travel, globalne biuro podróży. Deals, grupowe zakupy. E-learning, samodoskonalenie się. Games, gry. Gold, inwestycje złoto. Life, bardzo ciekawy moduł komunikacyjny. Lotto, gry liczbowe. Shop, sklep, tycoon, pomysłowość. I wiele, wiele więcej. Czyli w takim miejscu można wytwarzać autentyczny dochód, przychód do firmy. Nie liczymy tylko na reklamy. Być może one będą jakąś tam częścią składową naszej działalności dla firmy, tak? Ale na pewno te moduły będą tymi, które będą decydować o jej rozwoju. Właśnie, jeżeli nasi znajomi kupują produkty i usługi, a to już sobie wyjaśniliśmy, że większość z nas robi zakupy w internecie, to dlaczego nie mielibyśmy na tym zarabiać? Skoro zbudowaliśmy system, zbudowaliśmy firmę, pozwoliliśmy naszym znajomym na korzystanie z tego systemu i na przykład kupowanie produktów w dobrych cenach, firma nam za to zapłaci. Po prostu taka jest koncepcja tego biznesu od samego początku. Czyli możemy zbudować własny rynek konsumencki w obszarze i w oparciu o ten pomysł. Ty otrzymasz wynagrodzenie, jeżeli twoi znajomi kupią tutaj produkty, na przykład zamiast kupić bilet lotniczy w jakimś tam, w jakiejś firmie internetowej, kupią u nas. Co to spowoduje? Obrót, prawda? Jednocześnie prowizję. Otrzymasz wynagrodzenie. Bardzo prosty mechanizm. Prosty i dziwię się, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Naprawdę, jestem zaskoczony, gdy często się tak zdarza, że powstają pomysły i później się dziwimy, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł. Sam się dziwię, że tego nie wymyśliłem. Proszę Państwa, nasz portal społecznościowy Sajtok, wersja 2.0 beta, został uruchomiony w Budapeszcie. To nie jest jeszcze moment, w którym on może na 100% konkurować z innymi portalami społecznościowymi. Chcielibyśmy, żeby już tak się działo. Niestety Adrian Barrett, który jest twórcą tej wersji portalu Sajtok 2.0, powiedział w Budapeszcie, że pracę, którą się robi normalnie w 2 lata przynajmniej, oni wykonali w 8 miesięcy. Firma Lightmaker, która zajęła się budową tego systemu, pracowała na tym 8 miesięcy nieprzerwanie i ten system będzie ciągle unowocześniany. Dzisiaj jest taka sytuacja, że część z Państwa nie może się na przykład zalogować do swojego profilu. Ja nie mam swoich zdjęć, nie mam znajomych, nie mam postów, prawda? Ale myślę, że jutro, pojutrze, być może za tydzień wszystko będzie tak jak trzeba. I wtedy, drodzy Państwo, myślę, że ci, którzy już mają profile na naszym portalu społecznościowym, zrozumieją, jakim narzędziem dysponujemy. Kilka modułów ciekawych, których też nie posiadają inne portale społecznościowe, przedstawimy tutaj. I takim modułem na pewno jest Sajtok Kids, czyli wersja dla dzieci i młodzieży. W tej chwili funkcjonują tam dwie gry, Herman i Island Adventures. Bardzo ciekawe, ale co najciekawsze w tym wszystkim, to to, że korzystając z tych gier możemy zarabiać. Czyli paradoksalna sytuacja, która dzisiaj występuje w wielu domach pewnie, taka, że często rodzice upominają swoje dzieci, żeby przestały wreszcie grać, zajęły się książkami na przykład, może się zmienić. Może wyglądać to tak, że rodzic będzie mówił: synu, przestań się już uczyć, bierz się za komputer, bo trzeba zagrać, bo kredyty czekają.
Oczywiście to jest przesada i nie powinno tak być, ale jeżeli dziecko ma spędzać czas w internecie, to niech to robi w dobrym miejscu. To są gry edukacyjne, to jest plan wielu gier edukacyjnych, które będą pozwalały rozwijać się tym dzieciom. To nie są tak zwane głupawki, których większość mamy w internecie i z tym jest rzeczywisty problem. Naprawdę trzeba ograniczać dzieciom dostęp do tych rzeczy. To są bardzo porządne, zresztą widać po grafice, bardzo porządne programy wręcz edukacyjne. E-learning. Nasza osobowość funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli dostaje ciągle nowe bodźce, to pozytywnie na to reaguje. Powinniśmy się całe życie uczyć, trenować umysł, prawda, i przyswajać sobie wiedzę. Najlepiej, jeżeli to jest wiedza, która pozwala nam się rozwijać. Dlatego firma przygotowała system e-learning. Do tego systemu został podłączony nowy moduł już, czyli oprócz Oxford programu naszej uczelni internetowej funkcjonować będzie moduł McLendona. Ten człowiek wystąpił w Budapeszcie. Jako żywo przypominał mi aktora Ediego Murphy'ego, tak. Znany trener na całym świecie, blisko ponad 2,5 miliona ludzi go wysłuchało, jego wykładów. I ten moduł właśnie został powiększony o McLendona. Warto ciągle się uczyć. Najważniejszy moduł w naszej firmie w tym roku to na pewno Site of Deals. Drodzy Państwo, to jest moduł, który funkcjonuje na bazie pomysłu Groupona. Tu nikt nie twierdzi, że wymyśliliśmy proch, prawda? On zawsze dawno już został wymyślony, ale zastosowanie tak zwanego systemu innowacyjnego, czyli innowacyjności, poprawianie tych rzeczy, które już istnieją, prowadzi często do lepszych rezultatów i większych korzyści niż wynalazczość. Dlatego Site of Deals jest o wiele bardziej mobilny niż Groupon. Drodzy Państwo, w przyszłym tygodniu, 26-27 maja we Wrocławiu odbędzie się event, spotkanie w sobotę dużej grupy użytkowników naszego systemu Site-Off, gdzie obecni będą członkowie zarządu naszej firmy Frank Ricketts i Kenny Nordlund. Górna linia sponsorowania z Węgier również, pełna, nawet poszerzona, po prostu line'ów, co dziwne. A w niedzielę odbędzie się szkolenie z tego modułu. Później również powiem troszeczkę więcej na temat i w szczegółach, o co chodzi. Czym jest Site of Deals? Proszę Państwa, firma Groupon, która ma zaledwie 4 lata, jest już na giełdzie. Jej wartość osiągnęła ponad 10 miliardów dolarów. I ten pomysł zakupów grupowych, który pozwala obniżyć ceny, przyjął się znakomicie na świecie i funkcjonuje bardzo dobrze. Wiele firm podchwyciło ten pomysł. W Polsce funkcjonuje kilka, może kilkanaście nawet systemów poleceń, ale wszyscy mają jeden problem. Walczą o klienta. A pomyślcie sobie Państwo tylko o tym, że my mamy tego klienta u siebie. To my jesteśmy tymi klientami. W naszej bazie Sajtok są nasi klienci, prawda? Czyli ta grupa osób, które komunikują się, bawią się dobrze, grają, prawda, i tak dalej, mają dostęp do Sajtok Deals. Kredyty Sajtok to nasza wewnętrzna waluta, którą otrzymujemy wskutek różnego rodzaju działań na naszym portalu. I to jest główna waluta darmowych użytkowników. Oferta deal to to, co przedstawiamy dla właśnie użytkowników Sajtok. I voucher to tak zwane potwierdzenie zakupu danego produktu grupowego. Tutaj jest kilka szczegółów, które mają pokazać, jak ten system funkcjonuje, aczkolwiek jest to w zasadzie moduł na oddzielne szkolenie. I dlatego polecam, jeżeli ktoś chce robić deals w przyszłości, powinien wziąć udział w tym szkoleniu niedzielnym, ale pokrótce powiem Państwu, jak to funkcjonuje. Większość pewnie z Państwa wie, jak funkcjonuje Groupon, więc nie będzie z tym problemu, ale użytkownik naszego systemu, który jest uprawniony, czyli posiada status użytkownika Gold i jest certyfikowany, udaje się na przykład do swojego znajomego, który ma kawiarnię, prawda? Rozmawia z nim o tym, że nie ponosząc żadnych kosztów, żadnych podkreślam,
ten właściciel tej kawiarni może złożyć ofertę naszym użytkownikom, na przykład tańszego spożywania kawy. Niech to będzie, że zamiast jednej filiżanki ktoś zapłaci taką samą cenę, ale dostanie dwie. Na przykład, prawda? Co to daje temu właścicielowi tej kawiarni? Na pewno reklamę, na pewno wzrost obrotów, na pewno sprzedaż produktów nie tylko promowanych, ale tych pozostałych, bo jeżeli ktoś przyjdzie na kawę, to prawdopodobnie zje ciastko, wypije kolę, prawda? I tak dalej. Czyli zwiększenie obrotów jego biznesu. To dlatego Groupon rozwija się tak dobrze, pomimo bardzo trudnych, ciężkich warunków dla tych po drugiej stronie, czyli dla tych właścicieli biznesów, a jednak rozwija się znakomicie. Jeżeli przedstawimy tą ofertę i nasz znajomy właściciel tej kawiarni zechce wystawić swoje produkty w Sitok Deals, podpisujemy kontrakt. Ta oferta trafia oczywiście jako informacja na naszą stronę do Sitok, jako Sitok Deals. Nasi znajomi czy nieznajomi, wszystko jedno, kto ma dostęp do systemu, czyli zarejestrowany użytkownik Sitok, widzi tą ofertę, kupuje sobie voucher i korzysta z tej kawy. I teraz, drodzy Państwo, co się dzieje? Otóż możemy uzyskać prowizję. W związku z tym uzyskujemy po prostu prowizję. Voucher jest tą częścią, która jest przychodem w firmie i jest dzielona na trzy różne części i idzie w strukturę jako prowizja. Tu mamy taki przykład klasyczny. Osoba numer 4 wprowadza deals, prawda? A zupełnie inna osoba spoza jej struktury kupuje na przykład tą kawę, prawda? W momencie zakupu vouchera bezpośrednią prowizję otrzymuje właśnie ta osoba numer 4, ale ta prowizja w postaci punktów BV wędruje również w górę struktury, czyli tak naprawdę wszyscy są zadowoleni. Po raz pierwszy firma branży marketingu sieciowego pozwala zarabiać osobom w tak zwanej dolnej linii sponsorowania poprzez zakupy osób w górnej linii sponsorowania. Tego wcześniej też nie było. Crossline'i, którzy kupują produkty poprzez zakup vouchera, na przykład Sitok Deals, również mogą powodować obrót w naszej strukturze. Czyli w ogóle zaciera się pewien mechanizm, który istniał jako święta rzecz w każdym marketingu sieciowym, czyli nie współpracujemy z crossline'ami, prawda? A wiadomo było, że nigdy ktoś, kto jest naszym upline'em, nie przysporzy nam dochodu. Tu absolutnie znika ten problem. Może być tak, że ktoś, kto zarejestruje się dzisiaj do tego systemu, nabędzie prawo do robienia dealsów, czyli będzie posiadał certyfikat i będzie potrafił zrobić deal z dobrymi firmami, będzie zarabiał naprawdę ogromne pieniądze. Duże pieniądze. Właśnie z tego wynagrodzenia bezpośredniego. Drodzy Państwo, w jaki sposób możemy przyłączyć się do tego projektu i do tego pomysłu? Otóż właściwie sposoby są dwa. Darmowa rejestracja lub zakup któregoś z pakietów korzyści. Od początku do końca można zbudować ten system zupełnie za darmo, gratis, nie wnosząc tutaj absolutnie nawet złotówki. Oczywiście jest to dość długa droga, ale dla tych, którzy chcą, jest możliwa jak najbardziej do przebrnięcia. Znacznie szybciej możemy rozwinąć swój biznes, jeżeli nabędziemy któryś z pakietów. Pakiet biznes za 165 euro, pakiet professional za 550 euro, premium za 2250. Zwróćmy uwagę, że użytkownik darmowy zarabia 5% od obrotów punktowych BV, ale od osób, które bezpośrednio zaprosił do tego systemu. Jeżeli, załóżmy, ja jestem darmowo zarejestrowanym użytkownikiem i zarejestrowałem te cztery osoby, które zaprosiłem te cztery osoby, one się zarejestrowały w tym systemie, to jeżeli któraś z tych czterech osób zrobi kiedykolwiek zakup w naszym systemie, ja otrzymam prowizję w wysokości 5% wartości punktowej BV, tak zwanej. O to musicie Państwo spytać osoby, które Was tutaj zaprosiły, żeby to wyjaśnić, co to są punkty BV. Natomiast ja nie sięgnę głębiej, czyli nie sięgnę tych osób, które zaprosił pierwszy rząd. Tak? Czyli mam dostęp do prowizji tych osób. Co zrobić, żeby sięgnąć dalej, czyli w głąb struktury?
posiąść jeden z pakietów. Bądź w drodze awansu, bądź w drodze zakupu tego pakietu. Ograniczenia tygodniowe w wypłacie prowizji to dla pakietu biznes 500 euro tygodniowo, dla professional 2,5 tysiąca i dla premium 12,5 tysiąca euro tygodniowo. Otóż pakiet podstawowy ma do wyboru jeden z dwóch produktów turystycznych Holiday, czyli Holiday Plus, program hotelowy, i Holiday Rewards, program pobytowo-wycieczkowy. Dodatkowo otrzymuje posiadacz takiego pakietu, który dzisiaj zakupi, na przykład od konwencji właściwie można już kupować te pakiety, otrzymuje dodatkowo 100 Sajtok kredytów. 10 kredytów Sajtok to wartość 1 euro, czyli de facto 10 euro. To jest waluta, którą będziemy płacić wewnątrz naszego systemu za produkty, vouchery i inne rzeczy. Czyli osoba, która zarabia kredyty Sajtok, czyli ten darmowy użytkownik, bo zaprosiła na przykład 1000 osób darmowych, zaczyna się wytwarzać obrót, zaczyna gromadzić Sajtok kredyty, może kupować te produkty. Pakiet Professional. Pakiet korzyści profesjonalny. 550 euro cena, te punkty BV, o których wspominałem, które wędrują do struktury, tutaj w tym przypadku w wysokości 500 BV. A składniki pakietów to jeden do wyboru z dwóch produktów Holiday, Sajtok kredyty 250, konto obowiązkowe, czyli na pieniądze, które trafiają na to konto, to miejsce, z którego możemy jeszcze dzisiaj zrobić zakupy od innych użytkowników opcji na przyszłe certyfikaty akcji i w przyszłości również wymienić na Sajtok kredyty. AdClick. Kilka słów na temat kampanii reklamowej AdClick. Wiemy po konferencji, że ten moduł zostanie uruchomiony i będzie działał dobrze po 30 czerwca tego roku. Kampania AdClick to właściwie sposób na zagospodarowanie darmowych użytkowników, którzy rejestrują się do tego systemu na skutek informacji innej niż nasza. Na przykład widzą reklamę na autobusie, widzą na billboardzie, prawda? Widzą w internecie, gdzieś się doczytali, doszukali, że jest to ciekawy pomysł i rejestrują się do tego systemu. Firma tych użytkowników nie zatrzymuje dla siebie. Ona ich wplata w struktury osób, które posiadają właśnie bony AdClick w kolejności. Co to oznacza dla nas? Może się okazać, że otrzymamy jakby od firmy osoby, których w życiu na oczy nie widzieliśmy, a one na przykład będą budować struktury, czyli będą zapraszać swoich znajomych. Może się tak zdarzyć. Oczywiście nie liczyłbym na to, że zbuduje nam się biznes w ten sposób, bo jest to jedynie uzupełnienie tego systemu, ale każda osoba zarejestrowana w naszym systemie musi znaleźć się gdzieś w strukturze. Dlatego, żeby system mógł wyliczyć obroty w danej strukturze. Ta różnica, ta, która wynika tutaj w tym miejscu pomiędzy nami, naszą firmą, a innymi portalami społecznościowymi w tym obszarze, polega na tym, że u nas od samego początku do końca rejestracje są celowe, czyli osoby, które się rejestrują, znajdują się gdzieś w strukturach. W przypadku portali społecznościowych innych są to tak zwane rejestracje chaotyczne, niepowiązane. Trudno byłoby teraz znaleźć jakieś powiązanie, które mogłoby spowodować wypłatę prowizji na przykład, tak? Czyli tu mamy w tej kampanii AdClick, bierzemy w tym udział, prawda, i możemy liczyć na ileś tam osób, które nam zostaną przydzielone po już rozliczeniu tych AdClicków. Oxford program, pierwszy moduł i produkt Sense in Soul Everyday Package. Bardzo ciekawie brzmi, ja później pokażę, jak to wygląda. Coś takiego. Niestety wczoraj wypiłem w Nysie, podczas prezentacji mi się pić chciał. Proszę Państwa, pakiet produktu właściwie, który wprowadziła firma do obrotu, do użytku, i on jest zawarty w tym pakiecie Professional. Niestety nie ma go w tym biznesowym. Cena 550 euro, BV 500. Przy okazji złotego pakietu jeszcze powiem kilka słów o dodatkowej promocji, którą firma jeszcze utrzymuje. Premium pakiet korzyści premium, produkty Holiday,
Sajtok kredytów tutaj mamy 1000, konto obowiązkowe 250, adklików 10 tysięcy i uwaga, Sajtok Deals Business License. Licencja biznesowa Sajtok Deals. To jest uprawnienie do posiadania certyfikatu do zawierania dealsów. W naszej firmie duża część osób będzie robić deals, będzie chciała robić te dealsy. Żeby móc to zrobić, to po pierwsze musimy posiadać pakiet premium, wcześniejszy gold, prawda, i posiadać licencję. Tutaj nabywamy uprawnienie do szkolenia. To szkolenie dla starych goldów dzisiaj kosztuje 450 euro plus 60 euro bilet na wejście na to szkolenie. Tu jest zawarte w pakiecie. Oxford program, dwa moduły, pierwszy i drugi, no i produkt Everyday Package, czyli produkt, suplement diety do codziennego użytku. Cena 2250, punkty BV 2000. Proszę Państwa, w tych dwóch pakietach znajduje się jeszcze coś ciekawego. Firma do końca czerwca dodaje do pakietu brązowego merity. Merity to coś, co można wymienić na opcje, na przyszłe certyfikaty lub zaczekać, zostawić sobie to i wymienić na przykład na kredyty Saito, czyli walutę. Prawda? 75 meritów do brązowego, do pakietu, przepraszam, Professional, co łącznie jeden merit to 2 euro, daje nam to 150 euro w meritach, plus 50 euro, łącznie mamy do wykorzystania 200 euro w brązowym pakiecie na zakup opcji, na wymianę na opcję. W złotym pakiecie wygląda to tak, czyli w tym byłym złotym, a dzisiaj premium, że mamy 250 euro na konto obowiązkowe, za które to możemy kupić opcje od innych użytkowników, plus w ramach podstawowej promocji 500 meritów, czyli 1000 euro po wymianie, tak? I 250 meritów dodatkowo w ramach takiej dodatkowej promocji do końca czerwca. Czyli złoty pakiet zawiera w sumie możliwości, tak to nazwijmy, posiadania opcji o wartości 1750 euro. Plus, zwróćcie Państwo uwagę, Sajtok Deals Business License, czyli licencję na robienie dealsów, ona normalnie po tym okresie promocyjnym będzie kosztować 900 euro. I cóż, proszę Państwa, zbliżamy się do końca tej prezentacji. Możemy dołączyć teraz, możemy się zastanawiać, możemy zarejestrować się za darmo albo w ogóle z tego nie skorzystać. To jest wolny wybór każdego człowieka. Jak widzicie, niczego tutaj nie oferuję oprócz informacji, niczego nie chcę sprzedawać, natomiast chcemy zbudować duży globalny biznes. Oczywiście bez udziału dużej grupy zaangażowanych osób to na pewno się nie uda, ale mając na uwadze korzyści, jakie możemy czerpać z budowy tego systemu, jestem pewien, że ten biznes się zbuduje. Oczywiście on może się zbudować z nami lub bez nas. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór. W jaki sposób przystąpimy do tego projektu? Czy będziemy chcieli kupić któryś z pakietów? Czy będziemy chcieli pracować dłużej, na przykład rejestrując się za darmo, ale za to poświęcając dużo czasu na przykład na zainteresowanie naszych znajomych tym projektem? To już jest nasz wybór. Ja na pewno nie będę Państwa przekonywał do tego, żeby kupować jakieś pakiety, żeby brać w tym udział. Absolutnie nie. To Państwo musicie sami zadecydować o tym. Powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że jest to historyczna okazja wręcz, dlatego że ja w swojej historii prowadzenia biznesu tradycyjnego, a ona już jest blisko 20-letnia, nie spotkałem takiego projektu. Po prostu zakochałem się w nim, ponieważ oferuje tak dużo, za tak niewiele, że jest to wręcz niesamowite.